Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym szczecineckim programie samorządowym. Dziś moim i Państwa gościem jest burmistrz miasta Szczecinek, pan Daniel Larak. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, do mieszkańców docierają często sprzeczne informacje na temat szczecineckiego dworca. Jaki jest stan faktyczny? No, historia dworca to już historia, można powiedzieć, z brodą, bo trwa już kilka lat i od kilku lat, można powiedzieć, różne pomysły towarzyszyły temu obiektowi, w jaki sposób zrewitalizować go. I tylko przypomnę, że jeszcze w roku 2017 burmistrz Douglas, w związku z tym, że była taka informacja, że powstała lista dworców i że możliwy termin realizacji przebudowy dworca, rewitalizacji dworca szczecineckiego to rok 2023, to zapadła wówczas decyzja, a może spróbujemy, żeby ten naprawdę atrakcyjny obiekt zrewitalizować i przystąpić szybciej do jego remontu. No i tak, można by powiedzieć, rozpoczęły się pierwsze prace, pierwsze dyskusje, pierwsze deklaracje, pierwsze kontakty z PKP. I trzeba przypomnieć, że mieliśmy pomysł na to, żeby szukać pieniędzy zewnętrznych poprzez programy rewitalizacyjne. Specjalny program rewitalizacji został zrealizowany tutaj poprzez biuro, które taki program wdrożyło w mieście. Zostały wyselekcjonowane przestrzenie do rewitalizacji, które miały poza samymi obiektami ożywić też pewne dzielnice. Ta strefa, w której znajduje się dworzec, czyli południowa część Szczecinka, została objęta specjalną strefą rewitalizacyjną i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak w międzyczasie prace projektowe i sam pomysł na to, żeby na dworzec wprowadzić funkcje kulturalne i funkcje takie niekomercyjne w uproszczeniu. I tak też w tym kierunku podążaliśmy. W międzyczasie cały czas trwały rozmowy z PKP. Oczywiście zostały też takie sprawy techniczne wyprostowane, jak na przykład podziału nieruchomości, bo okazało się, że część budynku stoi na innej działce i tak dalej, i tak dalej. No, mało w sumie istotne dla mieszkańców sprawy, natomiast z punktu widzenia formalnego konieczne do przebrnięcia po to, żeby przekazać sobie nieruchomości, wycenić je i tak dalej. No, te sprawy formalne na dzień dzisiejszy są już uporządkowane, natomiast jak wygląda sprawa formalnoprawna? Dworzec dalej nie jest przekazany. My, żeby w ogóle procedować i mieć tytuł do tego, żeby wykonywać jakąś dokumentację, dostaliśmy taką zgodę na dysponowanie nieruchomością do celów projektowych. Natomiast ani kroku nie posunęliśmy się do przodu, jeżeli chodzi o sprawy przekazania dworca. Tylko przypomnę, że spotykałem się z panem ministrem Adamczykiem na dworcu właśnie. Rozmawialiśmy z panem ministrem w obecności pani minister Golińskiej na temat tego, jak my postrzegamy jako samorząd funkcję dworca, że ten budynek dzisiaj jest dużo za duży po to, żeby znajdowały się na nim tylko i wyłącznie funkcje związane z przewozami. Przedstawiałem nasz pomysł na funkcjonowanie tam właśnie SAPiKu i funkcji związanej z szeroko rozumianą kulturą i taką niekomercyjną działalnością z młodzieżą. Oczywiście ten pomysł miał takie przesłanie, że jeżeli przekazany zostanie dworzec dla miasta, to nie będzie tam żadnych funkcji komercyjnych, które w świetle tutaj przekazywania mienia państwowego dla samorządu, a później co się będzie z tym dalej działo, no, stwarza takie niedopowiedziane, można powiedzieć, sprawy związane z finansami. Na dzień dzisiejszy, w świetle tego, co nam się udało ustalić, PKP może przekazać takie obiekty dla samorządu, jeżeli tam będzie funkcjonowała tylko i wyłącznie funkcja związana z usługami przewozowymi, czyli od poczekalni, po zakup biletu, poprzez ruch pasażerski. No wiadomo, jakieś jeszcze sanitariaty i tak dalej. Natomiast ten budynek jest dużo za duży, tam się znajdują dzisiaj, dobrze wiemy o tym, mieszkania ludzi, którzy kiedyś pracowali na PKP. Znajdują tam się opuszczone pomieszczenia poczekalni, restauracji, drużyn konduktorskich. To jest naprawdę bardzo duży obiekt. Natomiast jeżeli my byśmy chcieli dzisiaj przejąć ten obiekt i wprowadzić
tam inną funkcję, grozi nam tutaj wycena tego obiektu i normalnie komercyjna stawka za to, że taki obiekt byłby wykorzystywany niezgodnie z jego dzisiejszym przeznaczeniem. Osobiście uważam, że szkoda, że tak bardzo sztywno traktuje się te różnego rodzaju przepisy. Można przecież, bo to jest tylko i wyłącznie kwestia tworzenia przepisu, kwestia interpretowania jego. To jest kwestia dobrej woli, żeby taki obiekt przekazać i niech nowy właściciel stara się pozyskać do niego środki i szuka dla niego funkcji. Na dzień dzisiejszy, tak jak mówiłem, mieliśmy kiedyś pomysł, żeby tam realizować funkcję SAPiKu. W związku z tym, że nie widać żadnego światełka w tunelu, korzystając z prawa pierwokupu, to jak Państwo wiecie, zdecydowałem się na zakup nieruchomości i siedziba Lasów Państwowych Nadleśnictwa Szczecineckiego. Dzisiaj jest już własnością miasta i tam docelowo będzie SAPiK realizował swoje zadania. Natomiast cały czas kwestią otwarta jest sprawa dworcu. Na pewno my w międzyczasie realizujemy dokumentację. Wiemy, jak optymalnie mogłaby wyglądać ta właśnie strefa związana z obsługą pasażera. Zresztą takie negocjacje, uzgodnienia z PKP w trakcie powstawania dokumentacji były prowadzone i tam zostało to zoptymalizowane do takich podstawowych funkcji, które wystarczą do obsługi pasażerskiej właśnie takiego miasta jak Szczecinek, takiej ilości, takiego strumienia pasażerów, jaki tutaj przejeżdża przez Szczecinek. Być może trzeba będzie wrócić i myśleć o tym, jak zrealizować tą część związaną z pasażerami. Być może jakieś wspólne działania z PKP, ale żeby podjąć jakiekolwiek dyskusje, rozmowy, zrobić krok do przodu, no przy stole muszą się spotkać dwie strony i musi być wola dwóch stron do tego, żeby rozwiązać ten problem. Z mojej strony na pewno będę próbował się spotkać z panią minister Golińską. Będę chciał rozmawiać na temat tego, czy nie można by było na tą listę, która kiedyś została w ministerstwie zaprogramowana, wprowadzić dworca szczecineckiego. Być może okoliczności, które kiedyś były, ulegną jakiejś zmianie. Będzie może jakiś inny pomysł, może jakiś inny program. Na temat dworca na pewno będziemy jeszcze rozmawiali, bo to jest obiekt o bardzo dużych, fajnych walorach architektonicznych, który jest takim elementem infrastruktury kolejowej, drogowej, z którą Szczecinek się zawsze kojarzył. To jest zapewne element nieco dalszej przyszłości. Skupmy się jednak na tym, co teraz. Przecież w tegorocznym budżecie miasto wyasygnowało środki na dworzec. Co z nimi będzie? No właśnie, być może, żeby w ogóle zrealizować budżet, żeby ten budżet był zgodny i odzwierciedlał wszystkie aspekty inwestycyjne, no to musielibyśmy go najpierw, żeby w ogóle wydatkować jakąś pulę środków, my najpierw musimy mieć tytuł własności do tego budynku. My na dzień dzisiejszy nie mamy ani zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, ani nie mamy zgody na to, żebyśmy w ogóle mogli cokolwiek tam zrobić. Także kwota, która została zaplanowana w budżecie, dzisiaj można powiedzieć, jest nieaktualna. Dzisiaj wiemy o tym, że wiemy, co do końca roku możemy zrobić w tytule dworzec. Możemy skończyć dokumentację projektową i na tym będzie koniec, jeżeli chodzi o nasz mandat do tego, żeby w ogóle jakieś środki wyasygnować na dworzec PKP. Stąd też o najbliższej sesji, która odbędzie się w kolejnym czwartek, będą zmiany budżetowe, a między innymi będzie zmiana dotycząca właśnie tytułu inwestycyjnego dworzec PKP. Za nami bardzo miła uroczystość. W ubiegłym tygodniu byliśmy świadkami przekazania bardzo prestiżowej nagrody od marszałka województwa. No jest się czym chwalić. Tak, oczywiście. Ja bardzo, bardzo dużą wagę przywiązałem akurat do tej nagrody. Bardzo kiedyś wydawało się, że jest to kontrowersyjny pomysł, że budowanie takiego odważnego obiektu w sąsiedztwie zabytkowego zamku, w ogóle wprowadzanie wielopoziomowego pomostu. No, przypomnijmy sobie tak słowa krytyki. Opozycja krytykowała. Opozycja tutaj bardzo, bardzo dużo zastrzeżeń wnosiła. Zresztą generalnie tak to jest, że w Szczecinku w ostatnich latach powstało naprawdę dużo bardzo ciekawych rozwiązań, chociażby Plac Wolności, który był
bardzo krytykowany w fazie realizacji, były krytykowane różnego rodzaju rozwiązania, gdzie tak naprawdę mamy wielofunkcyjny plac przed ratuszem i też jesteśmy z niego dumni. Ja osobiście uważam, że Szczecinek nie jest jakimś wielkim, bogatym miastem, tylko jest po prostu miastem, które jest, jeżeli chodzi o finanse, bardzo odpowiedzialnie zarządzanym. Rozmawiałem na przykład z burmistrzem Polic, którym Policy też 40-tysięczne miasto, tak? Jaki macie budżet? No 200 milionów. Ja przypomnę, że Szczecinek ma 170 milionów. Jeżeli chodzi teraz o pewne rozwiązania właśnie architektoniczne, obiektów, pomysłów, no o Policach jakoś nie słychać, a nam się udaje z jakimiś takimi indywidualnymi rozwiązaniami przebić. Ja osobiście z tego jestem bardzo dumny, bo uważam, że jako szczecinaczanie mamy powody do dumy. Mamy piękny zamek zakończony, właśnie zwieńczony taką inwestycją jak pomost. Mamy świetnie zorganizowany park, mamy zrewitalizowany zamek, o którym mówiłem, ale też przecież Plac Wolności i centrum i układy komunikacyjne. Natomiast no, opozycja jakoś nie ma nosa do krytyki i krytykuje poszczególne nasze kolejne pomysły. Tak było też kiedyś z wyciągiem narciarskim. Teraz zresztą myślimy o wyciągu do nart zjazdowych. I on też jest krytykowany, a według naszej opinii może być to też kolejna bardzo ciekawa opinia. W ogóle generalnie można powiedzieć, że zadaję sobie wiele pytań na temat tego, co inspiruje naszych tutaj przeciwników politycznych, jeżeli chodzi o nasze pomysły. Ostatnie programy komercyjne w telewizji publicznej na zamówienie, które pojawiły się, które właśnie miały pokazać Szczecinek w czarnym takim świetle, w którym się mówiło, że jakie mamy wstrętne jezioro w Szczecinku, które jest naprawdę naszą atrakcją turystyczną, wokół którego się naprawdę coraz więcej dzieje, gdzie osiągnęliśmy już klasy czystości. Mówi się o tym, że to jest jakiś jeden wielki ściek. A kto o tym mówi? Ludzie, którzy chcieli być radnymi, którzy byli radnymi, którzy są radnymi, którzy nawet wydają gazetę od wielu lat w Szczecinku i oni starają się tutaj zdewaluować nasze miasto, oczernić je. Oczerniany był przecież poprzedni burmistrz Jerzy Hardy Douglas. Naprawdę zastanawiam się, co ich inspiruje, kto ich inspiruje i jaki ich jest cel. Ja uważam, że my wszyscy jako mieszkańcy Szczecinka powinniśmy być dumni z tego miasta i starać się właśnie pokazywać na zewnątrz jego niewątpliwe atrakcje i być po prostu ambasadorami miejsca, w którym żyjemy. Także mam nadzieję, że zastanowią się te osoby nad kolejnymi takimi rozpowszechnianiem bardzo niesprawiedliwych ocen dotyczących naszego miasta, miasta, w którym żyjemy na co dzień. Chciałbym zakończyć być może trywialnie, ale pytaniem. Czy ta nagroda to zwieńczenie wieloletnich starań, czy przyczynek do kolejnych właśnie działań, a może jedno i drugie? Panie redaktorze, ta nagroda jakby jest elementem, który podsumowuje pewien etap. Kiedyś dostaliśmy nagrodę za park zabytkowy i był to element uznania przez urbanistów polskich. Teraz marszałek województwa uznał, że w tej przestrzeni turystycznej Szczecinek domyka pewien etap, kończy rewitalizację parku, zamku, przestrzeni przyjeziornej. I dla mnie to jest element zwieńczenia, ale chciałbym, żebyśmy byli dalej widoczni i dostrzegani i uhonorowani kolejnymi nagrodami. Także przed nami jeszcze na pewno dużo pracy. Kiedyś pamiętam też wyciąg do nart wodnych konkurował z wielkimi inwestycjami, takimi jak chociażby stadion lekkoatletyczny w Bydgoszczy i wygrał z nimi poprzez pomysł, a wartość inwestycji w Bydgoszczy to było kilkadziesiąt milionów. My wydaliśmy niecałe 3 miliony złotych na ten wyciąg, a jednak wygraliśmy, bo eksperci uznali, że liczy się pomysł i liczy się wykorzystywanie naturalnych uwarunkowań. Także dobre podsumowanie, ale też dla mnie osobiście zachęta do ciężkiej pracy i kolejnych wyzwań. I tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne programy.